Tak, dzisiaj jesteśmy na plantacji Aroni u pana Bartka, którego wypytamy o kilka rzeczy. Więc jak tegoroczne plony? Czy pogoda dopisała producentom Aroni? Wiosna była ciężka ze względu na przymrozki po weekendzie majowym, przez co część kwiatów przemarzła, przez co zbiory jest mniejszy. Później była susza, no na pewno zbiory są w tym roku mniejsze niż zeszłoroczne. Aczkolwiek cena jest no 120% wyższa niż w tamtym roku. Także cena myślę, że zrekompensuje brak plonów. No ale to wiadomo, że jest o wiele mniej. O wiele mniej, ale za to cena w tym roku ile tam wyszła? No wychodzi złoty 40,82, nawet na giełdach do 2,50. Ale to już no, na giełdę trzeba było wiadomo. A jak z rynkiem zbytu? No rynek zbytu, no trzeba sobie, no ja mi się akurat udało znaleźć kupców, no ale to szukałem przez internet, bo tutaj tłocznie w okolicy w tamtym roku nie były w ogóle zainteresowane, albo cena była taka, że nie opłacało się praktycznie kombajnować. No część żeśmy wykombajnowali, no a część została na krzakach, no bo nie było chętnych na towar. I tak generalnie jak tam u pana plantacje, bo wiemy, że pan nie tylko aronia, ale też troszkę bzu, troszkę malin. Dokładnie, mamy 80 arów maliny tak zwanej wiosennej, 1,5 hektara maliny jesiennej Polesia, 80 arów bzu, a resztę mamy gospodarstwa, tam 6,5 hektara aroni. Jeden kawałek mamy plantacji 8-letnią, ten co byliśmy wcześniej jest 5-letnia plantacja, no i mamy jedną roczną. Najmłodsza posadzona była na wiosnę. Czyli jakby pan generalnie no, podsumował rok? Mniejsze zbiory, za to lepsze ceny zbiory, na skupach. No, lepsza cena w skupach. No, po raz kolejny znowu dała znać o sobie susza. To już tak od 5 lat. Albo pada. Wiadomo, w tym roku w maju padało, maj, czerwiec. A teraz z kolei susza, no, deszcz sporadycznie tu w naszych rejonach, powiat janowski. Także no wiemy, mniejsza, że ale cena większa. Pan też się troszkę nawadnianiem, czyli jednak studnie głębinowe do wadniania i od razu widzimy, że owocki są. Czyli tak no, na straty tego roku też zaliczyć do końca no, nie możemy. Nie? Zobaczymy, jak się skończą żniwa aroniowe, malinowe i będziemy wtedy podsumować. Na razie no, cena jest większa, no, ale owoców jest mniej.